Patrycja Sołtysik urodziła. Andrzej Sołtysik znowu został ojcem. Parę miesięcy temu Patrycja oraz jej ukochany mąż Andrzej Sołtysikowie przekazali radosne wieści. Para pochwaliła się w mediach społecznościowych, że już niedługo ich rodzina znowu się powiększy. Kilkadziesiąt minut temu Patty dodała wzruszający wpis. Ich pociecha jest już na świecie. Patrycja Sołtysik w połowie kwietnia 2024 roku przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych radosne wieści. To właśnie wtedy na jej instagramowym koncie pojawił się wpis, w którym wyjawiła, że ona oraz jej ukochany mąż Andrzej spodziewają się przyjścia na świat kolejnego dziecka. Dodała, iż jest to ważny moment dla całej jej rodziny. Okazuje się, że 9 lat po narodzinach Stasia naszą rodzinkę nareszcie uzupełni najbardziej wyczekiwany, wywalczony i już bardzo kochany przez starszego brata mały człowiek. Nasz prywatny cud miłości i medycyny. Czekamy, maluszku, napisała w przejmującym poście. Patrycja Sołtysik urodziła. Andrzej Sołtysik ponownie został ojcem. Kilkadziesiąt minut temu Patrycja ogłosiła, że ich rodzina znowu się powiększyła. Dziecko pary jest już na świecie. Okazuje się, że urodziła córeczkę, którą nazwała Antonia Irena. Z ogromną przyjemnością i jeszcze większym wzruszeniem chciałabym powiedzieć wam, że od 10 dni jesteśmy już razem. Antonina Irenka urodziła się 17.07 i dopełniła naszą rodzinkę. To były najpiękniejsze dni tylko dla nas, pełne miłości, czułości, wzruszeń i emocji, które zostaną we mnie na zawsze. Ten pierwszy czas naszej czwórki w obecności najbliższych dla nas osób sprawił, że piękniejszego początku wspólnej drogi nie mogłam sobie wymarzyć. A przed nami, całe życie, napisała przejęta Patrycja.